Niech ich zabierze deszcz. Hej, Vi! Podejdź no. Cześć, Mitch. Trzymasz się? Trzymam się, trzymam. Ale... Ech. Sporo ludzi zginęło. I to bliskich. Wiesz, jak to jest? Stracić najlepszego przyjaciela. Mhm. Nazywał się Jackie. Jak zginął? Tak jak ginie się w Night City. Chodź, Vi. Pomożesz mi w czymś. W czym? Jest temat do domknięcia. Ostatnie pożegnanie. Nie chcę tego robić samemu. Okej, pomogę ci. No to chodź. Dajesz radę za kółkiem, co nie? Tak, a co? Chodź, przejedziemy się. Mhm, gdzie? Czuć, że długo mieszkasz w mieście. Wszystko byś chciała wiedzieć. Już, teraz. Cierpliwości, Vi. Nie wiem, jak było u ciebie, ale u Aldecaldos rzeczy zmarłych przechodzą na rodzinę. Widzisz ten żółty samochód? Należał do Skorpiona, a teraz... Teraz jest mój. Tu obok jest moja stara bryka. Ładne fury. No raczej. Auta to nasze życie. Zawsze tak było. Ja pojadę samochodem Skorpiona. Ty wsiadaj do tego drugiego. Dobra, ruszajmy. Jedź za mną. Mitch, słyszysz mnie? Nie jestem w nastroju do rozmów. Ach, słońce na twarzy, gaz we włosach. To lubię. O, długo cię nie widziałam. Pogrzeby to nie moja bajka. Mhm, w ogóle jesteś na bakier ze śmiercią. Tak jakby to była moja wina. Nie prosiłem Saburo, żeby mnie zgrał na ten jebany chip. Ani ciebie, żebyś wsadziła go do swojego łba. Mam nadzieję, że nie jedziemy daleko. Właśnie, a dokąd w ogóle jedziemy? Nie wiem. Urocze z ciebie dziewczę, ufne, pomocne. Harcerka po prostu. Chodzi o Skorpiona. Jego ostatnie życzenie czy coś. Zadowolony? Bardzo. Nigdy się z tobą nie nudzę. Idziemy w stronę zerwanego mostu. To za tamtym wzgórzem. Odbiór. Prawie jesteśmy na miejscu. Okej, odbiór. To tu. Możesz wyłączyć silnik. Ja pierdolę, Mitch. Co to odpierdalasz? Luz, Vi. Skorpion tego chciał. Żebyś go woził w bagażniku jak zapasową oponę? Nie. Żeby przywieźć go w to miejsce, jak umrze. I pożegnać z hukiem. Posadzimy go za hukiem, oblejemy auto benzyną. A potem je podpalimy i pozwolimy mu zjechać z klifu. Solowi to się nie spodoba. Zniszczyć samochód. Straszne marnotrawstwo. Powiem mu, że to był wypadek. No dalej, dawaj kanister. Mam. Ekstra. Postaw go na siedzeniu pasażera.
Widzę, że kierowca już za kółkiem. Nie ma co tego przeciągać. Jeszcze godzinka, dwie i spuchnie jak balon. No dobra, jedziemy z koksem? Robimy ten pogrzeb? Robimy. Zajebiście. Wetknąłem szmatę do wlewu paliwa. Podpal ją, a ja uruchomię auto. Pali się! Szybko, zanim pierdolnie! Szerokiej drogi, przyjacielu. Odszedł z hukiem. Tak jak chciał. Popiół i sadza. Tyle z nas zostaje. To co? Po piwku? Pewnie. Taki pogrzeb trzeba opić. No to chodź. Nie ma to jak zimny browar. Pełna zgoda. Ej, tak swoją drogą, skąd ta ksywka, Skorpion? Zabawne. A wiesz, że nie wiem? Nigdy nie spytałem. Może od znaku Zodiaku? Albo dlatego, że miał duże żądło. Ech, Skorpion, skurwysynu. Będzie mi ciebie brakować. Mitch, czemu ja? Czemu do mnie poprosiłeś o pomoc? Bo ci dobrze z oczu patrzy. Poważnie pytam. Nie wiem, bo to, że ja jeszcze żyję, że mogłem go pożegnać jak trzeba, to twoja zasługa. Wasze życia się przecięły. Na krótką chwilę. Ale w ważnym momencie. Słuchaj, dam ci parę rzeczy, które do niego należały. Masz taki amulet, na szczęście. No, weź. Co to jest? Pojęcia nie mam, ale Skorpion zawsze ją przy sobie nosił. Nie wiem czemu. Słuchaj, ja tu jeszcze zostanę. Posiedzę sobie, podumam. Rozumiem. Zbieram się. Pewnie. Słuchaj, jak chcesz, możesz wrócić do obozu moim autem. Jak tam ci wygodnie. Aha, i dzięki, Vi, za dziś. Za to, że wyciągnęłaś mnie wtedy z gówna. Równa z ciebie laska. Naprawdę równa.